Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, a tak na konserwatywnych chrześcijan, w szczególności katolików, trwa. No, nie ma ataku na tak zwanych użytecznych idiotów, którzy udają, że są katolikami. No, tym przykładem będzie Biden. No i drugim takim użytecznym trochę idiotą socjalizmu, no to można powiedzieć, jest ciężko to powiedzieć, no ale człowiek w Watykanie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, ostre słowa, no ale szczególnie o papieżu. No, Biden, no to jest jeden wielki oszukaniec. Teraz się okazuje, że wiedział wszystko doskonale o tym, co syn robił. Syn miał 80 tysięcy dolarów miesięcznie, czyli milion dolarów. Kwasiewski też, następna czerwona świnia, on jest też w tym samym zarządzie, czy był. Też chyba miał 60 tysięcy dolarów na miesiąc, także szaber Polski czy szaber Ameryki, no to te same czerwone świnie szabrują, dochodzą do żłoba i po prostu szabrują. Religia i wiara Amy Coney Barrett, no ona była nominowana na sędzinę w Sądzie Najwyższym. Tych sędziów i sędzin jest dziewięcioro, także teraz by ona by była szósta ze strony konserwatywnej republikańskiej. Komuniści amerykańscy krzyczą, że republikanie chcą zapakować konserwatystami Sąd Najwyższy, no ale prawda jest taka, że od kilkudziesięciu lat, od początku w sumie Sądu Najwyższego, no to statystycznie, chronologicznie, kalendarzowo, to wszystko się zmienia tak, że po prostu przypadkowo ci ludzie albo umierają, albo coś się dzieje. No i każdy prezydent aktualny dokłada swojego sędziego, także wybory są co 4 lata, no czasami są dwie kadencje, także czasami jedna lewactwo dawało sędziego, czasami prawica dawała sędziego, no i to się jakoś tak balansowało. No prawda jest taka, że przez ostatnie 35 lat Sąd Najwyższy był bardzo lewacki, był bardzo lewicowy, no i teraz ostatnio się zaczął zmieniać bardziej prawicowy. No, Ameryka zaczyna się budzić, ludzie zaczynają widzieć, że ten ateistyczny liberalizm do niczego nie doprowadził dobrego. No i teraz Amy Coney Barrett została nominowana, wybory są za 20 dni, w sumie mniej niż 20 dni. To wszystko będzie się ważyło na szali. Wszystkie te oszukaństwa w gazetach, badania opinii publicznej, no to jest jedno wielkie oszukaństwo. No jedną z następnych oszukaństw, no to jest to, co robi New York Times, powiedzmy, czy Washington Post. Senator Dianne Feinstein, no to ona jest starsza niż dinozaury, ona jest z Kalifornii, skorumpowana następna demokratyczna demokratka, jej mąż ciężkie pieniądze zarabiał w najróżniejszych dziwnych operacjach. No ona nie mieszka sama w Izraelu, ale w sumie jest niepraktykującą Żydówką. No i w 2017 roku, kiedy było zaprzysiężenie Amy Coney Barrett do sądu, jednego z sądów, no nie najwyższych, to Feinstein ją słuchała tam, no nie przesłuchiwała, to nie było przesłuchiwanie policyjne, ale wysłuchiwała przed tą zaprzysiężeniem, no i ona powiedziała takie niesławne słowa, powiedziała, że dogma, czyli te przekonania religijne, one żyją głośno w tobie, tak powiedziała do tej Amy Coney Barrett, no i to bardzo tak takim pejoratywnym stwierdzeniem, z takim negatywnym określeniem, z takim wyśmianiem po prostu, w sensie jesteś czwokiem i masz i wierzysz, tak? No to było strasznie chamskie. No,
tego określenia, no to to w sumie same zdanie, no to to można by było powiedzieć, że jest to, to należy do jakiegoś dramatu Szekspira co najmniej, no, że dogma żyje w tobie głośno, tak, no to to jest, ale to pokazuje właśnie tą lewacką nienawiść ateistyczną do ludzi, którzy mają wiary, którzy mają przekonania. To ciekawe jest, no bo najbardziej zawzięci tacy ateiści, antychrześcijanie jak Mazim Hirono czy Dick Durbin, no to oni z czymś takim nie wyskoczyli, z takimi stereotypami antykatolickimi właśnie przed tymi wyborami. No ale Feinstein była w stanie coś takiego powiedzieć. No i to pokazuje, że w jakich czasach żyjemy. No młoda sędzina z autentycznymi, z głębokimi przekonaniami religijnymi, no w latach powojennych, w 1940, 50, 60 to nic by nie było takiego nadzwyczajnego, ale dzisiaj przy tych socjalistycznych, ateistycznym trzepaniu mózgu, praniu mózgu ludzi w Ameryce, no to teraz to jest wróg numer jeden, Ten gadzinówkarz matławiec New York Times wysłał trzech antropologów właśnie, którzy udawali dziennikarzy, wysłał do zachodnich, środkowo-zachodnich Stanów i południowych Stanów, żeby zobaczyć te wszystkie, skąd to się wzięła ta wiara i przekonania i religia. Tej sędziny Barrett parę dni wcześniej, no to też za wykopywanie najróżniejszych tam skandali czy skandalików w ich przekonaniu zabrał się też Washington Post, no następna lewacka gadzinówka pełna czerwonych świń, komunistów i socjalistów. No i mieli taki artykuł zatytułowany Amy Coney służyła w grupie chrześcijańskiej ludzie chwały. Także, no i to też coś miało być takiego bardzo negatywnego, pejoratywnego, że ktoś był, służył powiedzmy tam czy do mszy, czy w grupie jakiejś religijnej. No, to jest straszne. Ci, co pisali dla tego szmatławca New York Times, no to napisali, że ona reprezentuje taką stronę konserwatywną, troszeczkę inną niż do tej pory ma pięcioro sędziów Sądu Najwyższego. No i ta subtelna różnica, no to jest to, że to jest tak, można napisać konserwatyzm chrześcijański, tak? Także to konserwatyzm chrześcijański, do czego to podobne? Że po prostu konserwatyzm chrześcijański, no to jest tylko dla ćwoków, dla nieumytych wieśniaków i tak dalej. Ta nienawiść do tego jest po prostu nieprawdopodobna po lewej stronie. No i nowy New York Times jeszcze pokazuje, no co on pokazuje w sumie, że to jest coś, co by się trudno spodziewać w Ameryce w 2020 roku, tak? Lewacy, socjaliści piszą, że to obciachowe jest, żeby mieć przekonania religijne, żeby być obciachowe, żeby być konserwatystą, obciachowe, żeby być powiedzmy republikaninem, no. Tak po prostu lewactwo traktuje. Połowę narodu, czy nawet więcej połowę narodu po prostu w ten sposób z góry tak traktuje. No i gazeta właśnie, ten szmatławiec napisał, że ona była ukształtowana. Ona była ukształtowana w takich odizolowanych grupach religijnych, które mieli, słuchajcie, co mają zastrzeżenia. Że ona była uformowana, że sędzina Amy Coney Barrett ma przekonania o podziale płciowym w rodzinie.
czyli matka to matka, rodzi, ojciec to ojciec, no i że żyją razem, że są inne płcie. No normalny, tradycyjny. No i to jest obciachowe dla lewaków, tak? To straszne, straszne czasy żyjemy. Straszne czasy żyjemy. No i jako krytyka to było napisane, że widać, jak religijna i jak konserwatywna i jak obciachowa jest ta jej rodzina, to jest to, że oni dzieci mieli mniej więcej co 2 lata. No trzeba przypomnieć, że ona zaadoptowała też 2 dzieci z Haiti. Jedna ma 17 lat, drugi ma 11 lat. Ona ma 5 dzieci biologicznych, 2 adoptowanych, 2 murzynów. Ginsburg, ta co umarła sędzina, ona nie miała nawet 2 urzędników w ciągu swoich 60 lat pracy jako sędzina. Ona nie miała ani pomocnika, ani pomocnicy, ani urzędnika czarnego naokoło siebie. Także ta katoliczka ma 2 murzyńskich dzieci we własnej rodzinie, ma 2 swoich dzieci adoptowanych, a Ginsburg, ta, którą z niej robią świętą, ona przez 50 lat nie przyjęła do pracy żadnej murzynki ani murzyna. Także to widać, no co widać, no ten hipokryzję lewactwa. Także pamiętajcie o takich detalach właśnie, jak lewactwo tak robi z tej Ginsburg świętą. No i co, i teraz ściganie chrześcijan jest jak w, na początku przez pierwsze 300-400 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa, no skończyło się ściganie chrześcijan w IV wieku, no ale wygląda na to, że w Ameryce w XXI wieku znowu zaczyna się ściganie chrześcijan. No i nie jest to tylko, nie dotyczy to tylko tych skrobanek, które tam w latach 1970 Sąd Najwyższy pozwolił na skrobanki, no ale to się wszystko zdegenerowało, że dzisiaj 80% demokratów uważa, że skrobanka w 9, 8 i 7 miesiącu ciąży jest dozwolona. Tak? W 9, 8, 7 miesiącu ciąży jest dozwolona. Oni walczą. No, żaden stan w zasadzie nie zabrania skrobanek, no bo to jest poziom federalny i jest poziom stanowy. I poziom stanowy może zrobić swoje, także na poziomie federalnym, cokolwiek na poziomie Waszyngtonu zrobią, to stan może swoje zrobić. No ale lewactwo się denerwuje, kiedy w niektórych stanach, szczególnie tych konserwatywnych, oni mówią, że skrobanka jest do szóstego tygodnia ciąży, wtedy, kiedy zaczyna bić serce. No i kiedy zaczyna bić serce? No 6-7 tygodni, żeby zrobić skrobankę, no to jest dosyć długi okres. Robić skrobankę w 8 czy w 9 miesiącu, no to już jest sprawa naprawdę, no świadczy o, no nie wiem o czym świadczy, sami zdecydujcie o czym świadczy. Oni, komuniści, socjaliści, ateiści, oni się denerwują, że właśnie z tym republikańskim przybyciem takiej sędziny, no to coś się zaczyna dziać. No i socjaliści, ateiści po prostu nie są w stanie zrozumieć. Jako lewactwo na dzień dzisiejszy są tak zapatrzeni w ten komunizm, że oni są przestraszeni tym tradycyjnym, takim normalnym widzeniem świata. Szczególnie tej kobiety, która jest z tych stanów środkowo zachodnich, ma wiarę, no i ma wiarę i przekonania religijne, które są większe, powiedzmy, niż to, żeby pójść w niedzielę na mszę. Ona dużo robiła, ona dużo służyła. W nowym, ten artykuł w New York Timesie, czy w szmatławcu Washington Post, no to jak w Ameryce to mówią, to jest ten whistle, dog whistle, czyli gwizdek dla psów. No i to jest taki rozkaz, to jest po prostu taki rozkaz, że atakować katolików, atakować chrześcijan, atakować wszystkich tych tradycyjnych, no bo oni są przeciwko, powiedzmy, transwestytom, oni są przeciwko małżeństwom homoseksualnym, oni są przeciwko wszystkiemu, co
przez ostatnie 10 tysięcy lat wszyscy doszli do wniosku, że ludzie powinni żyć w ten sposób, a nie mieć jakieś preferencje seksualne czy marzenia o tym, że mają inne chromosomy niż w sumie mają. No i to jest... No i to jest zagrożenie dla tej ateistycznej dominacji, zagrożenie dla tej socjalistycznej indoktrynacji młodych, bo wszyscy młodzi po prostu są przelasowane, mają mózgi, żeby to adoptować. No i teraz oni się boją, że za tą sędziną będą przychodzili inni ludzie, którzy mają podobne przekonania. Ta nowa zmiana w Ameryce na dzień dzisiejszy, no to jest to, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat wszyscy ateiści, socjaliści niszczyli podejście właśnie te religijne, że to są te grupa jako taka, że chrześcijańskie grupy, no to mają jakiś taki klej sam w sobie, rodzina. Socjaliści mówili, że te grupy religijne, ten klej religijny niszczy indywidualne jednostki, no, ale to widać, jak to podzieliło Amerykę. No podzieliło w każdy kraj, można podzieliło każdy w Europie, tak samo w Polsce też. I te podzielenie pomiędzy ateistycznymi liberałami a konserwatywnymi chrześcijanami jest po prostu nieprawdopodobne. No i co teraz ateistyczni liberałowie muszą zrobić? Czy myślą, że muszą zrobić? Muszą zniszczyć. Muszą skasować, muszą wyeliminować właśnie konserwatyzm, muszą wyeliminować chrześcijaństwo. Normalnie można się zastanowić, co ta dogma, co te przekonania socjalistyczne doprowadziły. No nic nie doprowadziły. Zniszczyły powiedzmy tą samoorganizację, samodyscyplinę chrześcijańską. Kościoły przestały być pełne. Zbory protestanckie przestały być pełne. Ludzie przestali, wszystko to się rozmydliło. No jeszcze nikt by tego nie zauważył, jeżeli do tego by nie doszła następna rzecz. Kiedy szkoły jeszcze nauczały, co jest dobre, co jest niedobre. Mniej więcej ta moralność była, co jest czarne, co jest białe, co można zrobić, czego nie można zrobić. To też się wszystko rozmydliło, to wszystko zostało zniszczone, to zostało wyeliminowane. No i to dzisiaj widać te zachowanie tych młodych ludzi na ulicach, po prostu spalają, niszczą, nie mają żadnej wiary, nie mają żadnego przekonania, nie są w stanie zrozumieć, że niszczenie samo w sobie jest nieprawdopodobne. Politycy nie są w stanie tego zrozumieć, co się dzieje, urzędnicy nie są w stanie zrozumieć, co się dzieje. Społeczeństwo po prostu zostało zniszczone. Społeczeństwo zostało zniszczone przez ateistycznych liberałów, przez socjalistów. No i teraz właśnie jest to wszystko na szali. Ta wiara, te Bóg, honor, ojczyzna, czyli uczciwość, rodzina, uczciwość i tradycja, no to wszystko jest w twoim ręku. To jest w twoim ręku. 3 listopada idź na wybory, głosuj na Trumpa, głosuj na konserwatystów, głosuj na republikanów, nie głosuj na socjalistów. Socjalizm po prostu będzie zniszczy Amerykę. Nie mówię, że trzeba wstępować do grup, tak jak Barrett, do grupy religijnej ludzi chwały, no ale te przekonania religijne, ta wiara sama w sobie, no to była, czy jest, czy będzie wśród nas. To ludziom pomaga. To ludziom pomaga przetrwać, to ludziom pomaga widzieć jakiś tam cel. Ludzie dostają jakiś przekaz moralny. Jak ludzie chodzili do kościoła, no to posłuchali tego dobrego słowa, wiedzieli, co jest dobre, co jest niedobre. Na dzień dzisiejszy to wszystko się rozmyło, to się rozwaliło. Ludzie chodzą na zakupy, ludzie chodzą, biegają, grają, oglądają telewizję. Zostało to zniszczone. Zostało to zniszczone, szkoły dokończyły zniszczenia. Zdrowia,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję serdecznie, zapraszam. Tu jest szałaczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia! Głosuj na konserwatystów.